Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Zbliża się godzina 19.15 w Polskim Radiu 24. Czas na rozmowę o zdrowiu Henryka Szrubarza. Napisz kontakt polskieradio24.pl. Dobry wieczór, a będziemy teraz w pierwszej części audycji rozmawiać o męskich sprawach. Przedstawię mojego gościa, doktor nauk medycznych Marek Filipek, urolog. Niedawno w szpitalu Medicover został wykonany zabieg szczepienia implantu prącia i pan był operatorem. Dobry wieczór państwu przede wszystkim i dobry wieczór panu redaktorowi. Rzeczywiście tak się zdarzyło, że przed niecałymi dwoma tygodniami zrobiliśmy taką operację, która polega na wprowadzeniu do ciał jamistych specjalnych cylindrów, które są częścią implantu, który pozwala na uzyskanie erekcji może nie w sposób fizjologiczny, ale tak, który pozwala na zachowania później całkiem fizjologiczne. Jak działa w ogóle tego rodzaju mechanizm? W ogóle implanty prącia to już jest bardzo długa historia. Przykro, że dopiero teraz o tym mówimy na antenie radia, ponieważ w Polsce dokonano niewielu implantów, natomiast około 15. Około 15, rzeczywiście. Pan przeprowadził 4 operacje. Tak, no ale to nie jest specjalnie z czym się chwalić w tym momencie, dlatego że w Anglii na przykład robił 700-800 w ciągu roku. To samo się dzieje we Francji, czy w Hiszpanii, we Włoszech, więc to są operacje, które zapewniają absolutnie inną kategorię życia mężczyzny, inny komfort życia. My dopiero teraz wkraczamy. Przywracają jego sprawność seksualną. Absolutnie tak. To jest tak istotne w naszym teraz zachowaniach społecznych, nie tylko, przecież zachowaniach rodzinnych. To ma wpływ absolutnie na postrzeganie siebie jako mężczyzny, postrzeganie mężczyzny jako męża przede wszystkim. Mhm. I poza tym daje dużą pewność siebie w otoczeniu i w realizacji chociażby naszych pewnych przyjemności. Zresztą o tym bardzo pięknie mówił nasz pacjent, który zdecydował się na taką formę po 9 latach, kiedy rzeczywiście po śmierci żony nie podjął aktywności seksualnej. Mhm. Spotkał miłość i ta miłość go przyprowadziła do nas. Ale 9 lat. 9 lat rezygnował ze swojego potrzeby czucia się mężczyzną, pełni życia, komfortu psychicznego, przyjemności życia. To jest bardzo istotne. Jak działa ten implant? Ten na jakiej implant zasadzie przywraca się sprawność? Tak, jest kilka rodzajów implantów, ale ten, który jest trochę Mercedesem, to jest implant hydrauliczny, który polega na tym, że przeprowadza się płyn, który jest w specjalnym pojemniku umieszczonym wewnątrz ciała, natomiast w obrębie ciał jamistych, czyli w prąciu, tam gdzie normalnie dopływałaby krew, są takie cylindry, które wypełniając się doprowadzają do wzwodu. Te cylindry wypełniamy poprzez uciśnięcie takiej specjalnej pompki, która jest umieszczona w worku moszynowym. Całe to urządzenie jest niewidoczne w ogóle dla partnerki. Jeżeli partnerka nie wie o tym, to może się w ogóle nie zorientować, że jej partner ma wszczepiony implant. W Polsce tego rodzaju operacji zrobiono około 15, tak jak już mówiliśmy. No tak, niestety. 4, natomiast jeśli chodzi o problem, on jest bardzo duży. No problem prawda? Jest ogromny. Problem jest ogromny przede wszystkim, jeżeli chodzi o zaburzenia erekcji. Szacuje się, że w Polsce około 3 miliony mężczyzn ma. 3 miliony? Tak. Z tego 15% zgłasza się do lekarza, więc proszę sobie wyobrazić, co z tym pozostałymi 80% mężczyzn, którzy... 85%. No 80%, tak. 5%, którzy się nie zgłaszają, mają te problemy. Okazuje się, że... Bo się wstydzą powiedzieć komuś. Ja myślę, że tak, że to jest ogromny problem pierwszej wizyty i zgłoszenia się z tym problemem, z tym objawem. Bo tak naprawdę zaburzenie wzwodu jest objawem innych chorób. I
Wiadomo jest, że pacjent, mężczyzna zgłasza się do lekarza z tymi objawami dopiero mniej więcej po 5 latach, nie zaobserwuje u siebie zaburzenia w zakresie i libido, i zaburzenia w zakresie erekcji. Więc to jest dość długi okres czasu, więc dlatego ta nasza tutaj to spotkanie to też jest taką formą edukacji społeczeństwa, mężczyzn, żon, partnerek, żeby wyczulić się na pewne, na te pierwsze objawy, bo one mogą być objawami w zakresie aktywności seksualnej, ale tak naprawdę mogą być przyczyną zupełnie innych chorób, te, które nas naprawdę dotyczą, chorób cywilizacyjnych, takich jak miażdżyca, otyłość, nadciśnienie, jak cukrzyca, jak stres, jak depresja u młodych ludzi, jak innego typu zaburzenia już późniejsze związane na przykład z działaniami ratownymi, czyli po operacjach, nie tylko operacjach raka prostaty, ale również po operacjach w zakresie nowotworów jelita grubego, więc to jest bardzo duży aspekt tych wszystkich zagadnień dotyczących zaburzenia wzwodu. Ktoś może zapytać, w jaki sposób inne choroby mogą wpłynąć na tego rodzaju kwestie wynikające z zaburzeniami erekcji. Tak, oczywiście, że to jest, do tego jest potrzebna pełna diagnostyka i w związku z tym my mamy taką swoją grupę kolegów, którzy się kompleksowo zajmują się w ramach Wedi Clinic. Natomiast myśmy wyszli z takiego troszeczkę innego założenia, pomocy pacjentom, którzy po operacjach takich jak prostatektomia związanych z rakiem prostaty mają prawo do tego, żeby poczuć jeszcze komfort życia. Tak jak kobiety czasami po mastektomii mają możliwość implantów piersi. Mężczyźni jeszcze może nie do końca są zorientowani, że przecież ta funkcja może im być przywrócona przy stosowaniu chociażby tego hydraulicznego implantu. Więc to jest jakby nowa jakość życia. I o tym chcemy mówić, edukować, że przecież możemy sobie pomóc. No ale ktoś może pomyśleć, mając tego rodzaju problemy, kłopoty, lata lecą, to może kwestia wieku. Nie, absolutnie nie zgadzam się z panem, nie zgadzam się z tymi, tak myślą, to nie ma kwestii wieku, to jest kwestia umysłu, to jest kwestia potrzeb, to jest kwestia emocji, to jest kwestia życia w rodzinie, to jest wiele różnych aspektów życia w społeczeństwie, dlatego to bagatelizowanie jest nie na miejscu w tej sytuacji, to trzeba trzeba byłoby się wczuć w potrzeby osoby, która... Czasami jest tak, rzeczywiście ci pacjenci przychodzą, że a to już żona czasami bardziej rezygnuje niż mężczyzna, ale jak tak rzeczywiście zaczniemy o tym głębiej rozmawiać, to okazuje się, że ta tęsknota, potrzeba, ta jeszcze możliwość samorealizacji w tym zakresie aktywności seksualnej, to jest ogromna, ogromna potrzeba gdzieś chowana, która ma później przełożenie na nasze zachowania. Jeżeli ktoś stwierdza tego rodzaju problemy, do kogo przede wszystkim powinien się udać? Do lekarza rodzinnego najpierw, opowiedzi o tym, jak się czuje, jakie ma problemy? No właśnie, czy do urologa bezpośrednio? To jest pytanie, dlatego że jeżeli lekarz rodzinny rzeczywiście jest wyczulony na to, że zaburzenia erekcji są pierwszym symptomem, jakby innych chorób. Na przykład cukrzycy, na przykład choroby serca, miażdżycy, otyłość, wiadomo, zaburzenia endokrynne. Więc to jest moment, w którym należy zachować czujność. Czasami zgłasza się pacjent do kardiologa i tu jest też bardzo duża przestrzeń dla kardiologów, którzy pytają, a jak jest z zaburzeniami erekcji. W każdym razie powinni pytać. Absolutnie tak. I to jest taki moment, w którym to jest to światełko, gdzie szukamy przyczyny. Jeżeli lekarz rodzinny nie załatwi sprawy na zasadzie przepisania tabletki, to już jest sukces, żeby wysłał takiego pacjenta. Tabletka nie rozwiąże żadnego problemu. Nie rozwiązuje, nie do końca rozwiązuje, bezwzględnie nie. I wtedy powinien udać się do... Szukamy przyczyny. Czasami jest tak też również, że tej przyczyny nie możemy znaleźć, albo jest przyczyna wielopoziomowa. I wtedy musimy
poradzić pacjentowi, bo przecież nie każdy się nadaje do implantu prącia, więc to już jest definitywne rozwiązanie. To już właśnie, nie ma kto powrotu. Się nadaje, proszę powiedzieć. To jest już osoba, która rzeczywiście nie uzyskuje wzwodu przy stosowaniu wszelkich farmakologicznych rozwiązań, łącznie z tabletkami, z iniekcjami, więc to jeżeli przyczyna jest również organiczna, uszkodzeń związanych z przebytymi operacjami. Wspomniał Pan o tym, że u nas tych operacji wykonuje się bardzo mało. Na świecie jest inaczej, no ale przede wszystkim powód jest zasadniczy i prosty. Brak refundacji ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak, no bezwzględnie tak. Przynajmniej częściowa refundacja w przypadkach takich, które są związane z urazami, to myślę, że to jest na pewno temat do rozwiązania przez NFZ, ponieważ większość tych operacji jest częściowo w krajach zachodnich refundowana. Bezwzględnie tak. Wspomniał Pan o raku prostaty. Z tych danych statystycznych, które udało mi się znaleźć, wynika, że każdego dnia z powodu raka prostaty umiera w Polsce około 10 mężczyzn. No tak, to jest temat ogromny również, ale przynajmniej... A lekarze diagnozują rocznie 10 tysięcy przypadków. No tak, ale to nie jest tak, że rak stercza to jest nowotwór, który natychmiast, przepraszam, to stwierdzenie zabija, bo to tak jest bardzo drastyczne. No się rozwija przez wiele, wiele, wiele lat. Rak stercza jest takim bardzo dziwnym nowotworem, który ma szczególne podłoże i szukamy teraz naprawdę, jest dużo bardzo nowych jakby spojrzeń na raka prostaty. Także wiemy, że rak prostaty to jest mniej więcej jego szansa na to, że pacjent umiera w ciągu 10 lat, jeżeli powiedzmy nie jest leczony, to ten okres dla chorób nowotworowych to jest mniej więcej 5 lat. Natomiast rak prostaty to jest bardzo szczególna choroba, i którą można wyleczyć, no bo to też jest kwestia, na którym etapie my diagnozujemy pacjenta, w którym momencie rozpoznajemy u niego raka stercza. Jest również nawet taki moment teraz już, że możemy rozpoznać u pacjenta raka prostaty w takim stadium, że wcale to nie znaczy, że musimy go jeszcze leczyć. Więc to jest bardzo ciekawe, nowe spojrzenie na raka stercza. Możemy stosować tak zwany active surveillance, czyli pacjent, który ma low risk, czyli niski stopień zagrożenia nowotworem, i to wcale nie znaczy, że mu się rozwinie ten nowotwór. Ale musi być pod kontrolą. Ale musi być bezwzględnie pod kontrolą, spełniać pewne warunki. Musi mieć narzędzia do tego, żebyśmy mogli właściwie pacjenta prowadzić. Panie doktorze, a co jaki czas każdy mężczyzna powinien udać się do lekarza specjalisty, załóżmy, że jest to urolog, i no zbadać się należycie. Zwykle w jaki sposób i co tak, powinno się badać? Porównujemy mężczyzn do samochodów, które uwielbiają, lubują się. Samochód co roku trzeba przeglądać, dokonać przeglądu. Ich. Natomiast samego siebie tak naprawdę nie dopieszczamy. Czasami robią to za nas nasze partnerki, żony, które bardziej wykazują ten ten moment, w którym należy posłać męża do zbadania. Oczywiście, jeżeli mówimy o leczeniu takim, o badaniu profilaktycznym, które wiąże się z rakiem stercza, już ta granica zachorowalności też przesuwa i mówimy to wtedy znaczy? Gdzieś od 40 roku życia. Trzeba. Czyli obniża się rozumie, tak? Tak. Mamy niestety te raki stercze, które się wcześniej rozwijają, są zwykle bardziej, czyli złośliwe nawet niż w późniejszym wieku. 80% pacjentów, którzy mają powyżej 80 roku życia, nawet 90% pacjentów ma raka prostaty i nie wiedzą o tym. To jest badane w materiale sekcyjnym. Ale oprócz tego standardowego PSA mamy już nowe narzędzia. Mamy nową formę badania, tak zwany 4K score, gdzie możemy oznaczyć tak w krwi naszą ewentualne zagrożenie w ciągu 20 lat, że pacjent może być narażony rozwojem klinicznie istotnego raka stercza. To znaczy takiego, który może doprowadzić do
zgonu. A gdzie takie badania można zrobić? Takie badania można zrobić w HIFU Clinic, który działa również na bazie szpitala Mediaver i w Grodzisku. Tylko w dwóch miejscach. No nie, muszę trochę się pochwalić, dlatego że ten test został prowadzony w Polsce przez nas. Aha. Ten test niedługo obowiązkowy w Stanach w ogóle jako taki. I trochę logistycznie jest to trudne, dlatego że krew pacjenta jest transportowana do Barcelony, stamtąd wyniki do Milwaukee, do Stanów i dopiero stamtąd dostajemy wyniki, więc to jest taka troszeczkę trudna droga, ale na razie nam się to udaje. Muszę powiedzieć, że mamy wielu pacjentów, którzy decydują się na ten test, licząc na to, że będą, no, ta profilaktyka ich jest bardziej dokładna. Ale na razie rozumiem, że większość naszych słuchaczy i osób, które no, po tej rozmowie na przykład zdecydują się na wizytę u lekarza, ograniczy się do PSA. To wystarczy? Wystarczy, przynajmniej raz w roku. Bezwzględnie tak, raz w roku PSA badane i kontrola u urologa. To jest taki standard naszego na dzisiaj postępowania. Jak będzie niedługo, będziemy mówić jeszcze o tak zwanych liquid biopsy i różnych innych nowych narzędziach, bo w tym aspekcie dzieje się bardzo, bardzo wiele. To nie umieszkamy o tym powiedzieć również na antenie PR24 w rozmowach o zdrowiu. Dziękuję bardzo, panie Dziękuję doktorze. Dziękuję bardzo. Doktor nauk medycznych Marek Filipek, urolog, był moim gościem. Było mi ogromnie miło. Dziękuję.